Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie we wtorek 22 października 2024 roku. Witając wszystkich, chcę tradycyjnie przywitać hasłami dnia, które znajduję zapisane z Biblią na co dzień. W księdze proroka Izajasza w 43 rozdziale i 10 wierszu czytam: Jesteście moimi świadkami, mówi Pan. A w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale i 8 wierszu te czytam słowa. Jezus mówi: Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. A Ciebie, łaskawy i dobrotliwy Boże, pragniemy prosić o Twoje błogosławieństwo dla Słowa Twego Świętego. Niechaj ono odnawia nas na nowo i niechaj nas kształtuje na Twój obraz i Twoje podobieństwo. Amen. Jedna z pieśni mówi: Bóg kocha Ciebie i mnie. Bóg kocha Ciebie i mnie. O jak On kocha. On kocha Ciebie i mnie. I to jest rzeczywiście jedną wielką, nieprzemijającą prawdą. Bóg kocha każdego człowieka, bez względu na jego pozycję społeczną, ekonomiczną, pozycję kościelną. Każdy jest dla Niego drogim, bliskim i szczególnym. I tę miłość swoją objawił nam w Jezusie Chrystusie, gdzie przez Jezusa Chrystusa, przez Jego niewinną, męczeńską śmierć na krzyżu Golgoty, otwiera przed każdym człowiekiem drzwi Królestwa Bożego. Poprzez Golgotę przebacza człowiekowi każdy niecny, straszny, okrutny, grzeszny czyn. Ale Jezus, Bóg w swojej miłości, przybliża się do każdego człowieka i podaje mu swoją rękę. To Bóg przyjmuje człowieka do swojej społeczności, zalicza go w poczet swoich dzieci. I jesteśmy Bożą własnością, jesteśmy Bożymi dziećmi. To jest jedna wielka, piękna radość. Ale jakimi jesteśmy dziećmi? My jesteśmy też dziećmi swoich rodziców. Czy zawsze jesteśmy, czy byliśmy dziećmi grzecznymi, posłusznymi, słuchającymi rad, wskazówek swoich rodziców? A może czasem przeciwko rodzicom żeśmy się buntowali, sprzeciwiali, stawali po drugiej stronie barykady? Jakimi dziećmi Boga jesteśmy? I Bóg zdaje sobie z tego sprawę, że nie zawsze będziemy chcieli kroczyć Jego drogami, Jego ścieżkami. On zdaje sobie z tego sprawę, że nie zawsze Jego wola będzie dla nas dobrą, łaskawą, pełną miłości, że będziemy ją przekreślali, mówili, że Bóg się na niczym nie zna. On daje nam swojego Ducha Świętego. I tenże Duch przypomina nam, jak żyć, jak postępować, jak zachowywać się w niejednej życia chwili, co powiedzieć. Ten Bóg chce, abyśmy jako Jego dzieci, jako członkowie Jego rodziny składali dobre świadectwo o Bogu. Daje nam swojego Ducha. Czy ja tego Ducha słucham? Słuchać Bożego Ducha to cały czas patrzeć na Jezusa Chrystusa. Słuchać Bożego Ducha to konfrontować swoje życie z Jezusem Chrystusem. Słuchać Bożego Ducha to nie odwracać się plecami do drugiego człowieka, ale jak Jezus wyciągać rękę do bliźniego. Może czasem w geście przebaczenia, pojednania, a innym razem w geście pomocy, bliskości.
Tego potrzebuje świat. Jesteście mi świadkami. Jakim świadkiem Jezusa Chrystusa jestem ja? To Pan Jezus powiedział o Tobie, o mnie. Po owocach poznacie ich. Jakie są owoce Twojej, mojej wiary? Dziś Dietrich Bonhoeffer w modlitwie dnia woła: wolą Bożą było to, żebyśmy szukali i odnajdywali Jego żyjące słowo w świadectwie braci, wypowiadane ustami ludzi. Dlatego chrześcijanin potrzebuje chrześcijanina, który będzie wskazywał na Boże Słowo, szczególnie w chwilach niepewności i utraty nadziei. Twojego, mojego świadectwa potrzebuje świat. Zwłaszcza dziś, kiedy tyleż okrutnych, strasznych rzeczy dzieje się wokół nas i pośród nas. Kiedy zmienia się całkowicie chrześcijański język, kiedy w chrześcijańską mowę wdzierają się jakieś brzydkie, niepartykularne słowa. Tu potrzeba Twojego, mojego świadectwa wiary, bo jesteśmy związani z Bogiem. Należymy do Niego. Jesteśmy Jego dziećmi. Dlatego, drogi słuchaczu, patrz na Golgotę. Stań pod krzyżem Zbawiciela i czerp z tegoż niewysychającego źródła miłości i dobroci to wszystko, co potrzebne do życia. I słuchaj, co Boży Duch mówi do ciebie. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co mówi Boży Duch. A żyjąc w posłuszeństwie Bożemu Duchowi, nasze świadectwo będzie wiarygodnym, szczerym i nieobłudnym. I taka niech będzie nasza chrześcijańska służba. Wszystkiego dobrego, błogosławionego, dobrego dnia. A strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Bóg wam błogosławi.